Cześć wszystkim sympatykom mojego kanału. Mam nadzieję, że te filmy w tym roku będą trochę lepsze. Bo poleniłem się trochę, to fakt. Ale ci, co są ostatni, będą ponoć pierwszymi. Pierwszy raz jadę w tym roku w ogóle na ryby. Nie tylko na Federa, ale generalnie w ogóle jest na ryby jadę pierwszy raz. Pomimo tego, że karty są poopłacane, wszystko jest poopłacane. Łącznie nawet w Dolnośląskiej, Świętokrzyskie, wszystko jest poopłacane. Jadę na zawody. Na zawody karpiowe. Na kopalnię. Woda w wydobyciu. Jakieś ryby są. Zobaczymy, co się będzie działo. Nigdy nie byłem na tej wodzie. Nawet nie wiem, jak ona się nazywa. Mam tylko punkty na mapie, gdzie mam dojechać. Nie pamiętam nawet nazwy tego, bo to nawet nie wiem, czy to jest jakołowisko prosperuje, czy coś. To jest Zalesznem. No i zobaczymy. Zawody rzutowe. Startuję razem z Mariuszem Kruszczakiem. A tak, żeśmy się przygotowywali do tych zawodów u Mariusza. Jeden weekend do tyłu. Witamy wszystkich serdecznie. Z tej strony Mariusz i Patryk. Witamy Was. Słuchajcie, za kilka dni, niedługo, będziemy walczyć. Trzy. No, w środę. Zaczniemy walkę u Krystiana Winnowicza na zawodach koło Leszna. Na dzikiej wodzie, w sensie dzikiej dla nas, bo nie byliśmy na niej nigdy, nie wiemy o niej nic, ale spróbujemy powalczyć. Dzisiaj się relaksujemy, odprężamy się i staramy się zdobywamy wiedzę. Wiedzę najważniejszą. Mamy spławiki, testujemy wszystko. I zapraszamy Was do filmu, który będzie niedługo. Będzie można obejrzeć, co się działo na zawodach, jak się działo, jak łowiliśmy, dlaczego i dlaczego przegraliśmy. Nie, no żartuję, Mariusz wygra, ja przegram. A nie, to wygramy razem. Za jeden team. Nie, to wygramy, dobra. To wygramy. Pozdro. Tak, w takich właśnie okolicznościach obgadujemy taktyki, zastanawiamy się, co zrobić, jak zrobić, albo czego nie robić, i żeby było miło. Jest dzisiaj środa, godzina jest w tej chwili 10:17, ja mam jeszcze w celu jakieś 160 km, to jest kawałeczek tam Zalesznem, zobaczymy. A i tak jak mówiłem, bo będę miał okazję wreszcie pojechać na ryby na Federa, przetestować kołowrotki Bajdoma. Te, które jeszcze nie zrobiłem, to też pokażę i pokażę Wam, jaki dosyć fajny, za nieduże pieniądze wózek kupiłem. Bardzo lekki, kompaktowy, z pompowanymi kołami i browiga. I delikatnie, praktycznie jednym otworem zmodyfikowałem, żeby system jezdny był o wiele mocniejszy niż jest. Ale to na spokojnie Wam pokażę w innym filmie. W każdym bądź razie jadę, trzymajcie kciuki. No i nic, zobaczymy, co będzie się działo. Z każdym się witałem z osobna. Dziękuję, że dojechaliście na nasze tutaj zawody. Mimo tych trudności tutaj z drogą. Pokrótce, najważniejsze rzeczy, które chciałem od razu przedstawić, pisałem już o tym też na grupie. Śmieci zabieramy ze sobą, porządek na stanowiskach, pety, czy jakieś fali papierosy, czy ogólnie, żeby te stanowiska były w takim stanie, jakim się zastało. Czapce są numerki stanowisk, sprawdzę sobie tak. Czapce są numerki stanowisk, jedna pani będzie losowała stanowiska, a druga pani będzie... Mariusz Kruszczak, Patryk Garen. Stanowisko numer 9. To gdzie? Fajne. Tu jest. Witajcie wszyscy kochani. Słuchajcie, jesteśmy po nocy pierwszej, tak? Mamy za sobą pierwszą noc. Losowanie, tak jak mówiłem wczoraj, no wylosowaliśmy sobie, losowaliśmy, trzeba spróbować z tego zrobić jak najwięcej i spróbujemy z tego zrobić jak najwięcej. Może się coś uda. Dokładnie. Co możemy powiedzieć po pierwszej nocy? Wodę mamy bardzo naprawdę głęboką, nie zahaczyliśmy o żadne płytkie miejsce. Od 4,5 metra mamy do brzegu do 2,5 metra, przy samym brzegu mamy od razu 2,5 metra wody. Taki mamy spad, więc tak naprawdę można na główkę skakać z brzegu.
co po pierwszej nocy. Woda czyściutka. Woda jest, tak, woda jest bardzo czysta. Co po pierwszej nocy. Ja miałem na Roni Riga branie na słodką kulkę i później Mariusz walczył i okazało się, że w nocy mieliśmy trzy na Mariusza wędkę, trzy brania. Dwa Mariusz ciął i to były normalnie role. I nie udało się nic, w ogóle nie było żadnego oporu, nic nie poczuliśmy na haczyku. I jedno branie było, przy którym ja stałem na Mariusza wędkę i też od razu podniosłem, widziałem, jak wyjeżdża zestaw i też się nic nie wydarzyło. Pozmienialiśmy haczyki, zmieniliśmy przynęty. Jest godzina w tej chwili, która dziesiąta? Koło dziesiątej chyba jest. Słuchajcie, będziemy nęcić, zjedliśmy śniadanie. Wczoraj mieliśmy jeszcze wizytację organizatora. Sąsiedzi do nas przyszli, było bardzo wesoło. Ale bez żadnego kaca, bez bólu głowy obudziłem się rano, więc to jest duży, duży plus. Żyjemy. No, na zawodach karpiowych no niestety tak jest, to nie jest feder, także całkiem inna bajka. Co jeszcze z takich ciekawostek? No będziemy nęcić, pokażemy wam, jak będziemy nęcić. Jedyna rzecz, jaką zapomniałem, to statywu nie wziąłem z domu. I to jest ten. Powiem wam jeszcze, co... Dużo rzeczy zapomnieć. No, krzesła jeszcze. I nic więcej. Powiem wam jeszcze odnośnie naszego spania. Nasza przyczepa, tak na szybko, Mariuszka oczywiście. Nie będę wam wszystkiego tu pokazywał, bo to, no, to wiesz, tu pieluchy leżą, tu tam dwie laski jakieś nagie, to nie wolno. Ale o co chodzi? Słuchajcie, zasilamy się cały czas przy pomocy panela solarnego 160 W. Akumulator mamy na full. Oczywiście 100%. Cały czas, w nocy tylko oddaje. Na dzień jedziemy z prądem prosto z solara. Solar sobie stoi za, tam widać przez okno, solar sobie stoi przez cały czas na świeżym powietrzu. Nie mamy, niestety, przepraszam, niestety pogoda nas nie rozpieszcza, nie mamy takiej temperatury, jakbyśmy chcieli. Wyszło słońce dzisiaj, wczoraj było ładnie, dzisiaj wyszło słońce, no i ale nie jest ciepło. No ale co, no. Spróbuję jakoś ustawić telefon, nagrać kilka momentów. Może pokażę jakieś ryby, jak sąsiedzi złowili. Ryby są łowione na wodzie. Łowią stanowiska skrajne, takie stanowiska, które mają dostęp do tak, płytkiej wody. Bo to jest woda jest po kopalni. Tak. I po prostu no są doły, tak? No jest głęboko. No myśmy trafili akurat w takie miejsce, gdzie jest głęboko. Więc no. Ale były brania, więc po prostu ryby. Bardzo dużo jest drobnicy. Bardzo dużo jest takich małych karpi. I po prostu trzeba dużo więcej z pombem narzucać się, że jak wejdzie taka ławica i czyści to dno, to żeby po prostu coś tam zostało dla tych większych ryb. No i spróbujemy dzisiaj też wydłubać coś, żeby mieć wreszcie tą pierwszą rybę. Można powiedzieć, że co, nawet doba nie minęła. O 16 będzie doba, jak mamy wędki w wodzie, więc liczę, że do 16 uda nam się jakieś branie wypracować. Tym bardziej, że mamy przygotowane wiadra. Jak pójdziemy, to ja wam pokażę. Żarciem. No nie będziemy więcej rozmawiać o rzeczach, no chyba, że Mariusza przyczepię. No. Mariuszku, a jeszcze powiedz mi, jak tam przygotowania w jacuzzi były? O, ci powiem, że wystarczyło napalić w piecu i dobra atmosfera wystarczyła. Rewelacja, powiem ci, przygotowania pod zawody mogę za każdym razem przyjeżdżać, szykować się akurat ten. Teraz będzie jeszcze sauna do tego, także będziemy mogli kompleksowo się wygrzać. Powiem wam tylko, żeby Mariusz mi tylko rachunku za wodę nie przysłał. Za prąd. Za prąd, ale za wodę, kto to zapłaci? Dobra, ja tam, no tarara, idziemy. Trzymajcie się. Hej. Mariusza stanowisko do pracy. Szykuje się. Z pomp jest w gotowości. Tu ma wszystko przygotowane. Zgolimy. No i tam jest cel obrany, azymut. Marker stoi w wodzie. I ładujemy. Mariuszku, gotowy? No to działamy.
Mamy i rybę. Maruszek szczęśliwy. Coś tam się trafiło. Chyba Big Fish. 13200. Wspólna praca. Tutaj ekipy. I do wody. Cztery, no. Wracamy do wyjścia. Fajnie. Słuchajcie, moi drodzy, i tak skończyły się nasze zawody na tej wspaniałej wodzie, czyściutkiej, bardzo ładnej. Zbliżamy się do zakończenia, jedziemy zobaczyć zwycięzców, jedziemy zobaczyć wyniki. Udało nam się złowić Big Fisha na tą chwilę przynajmniej, nic nie wiemy, żeby ktoś złowił coś większego. Zobaczymy, jak będzie. Mieliśmy 8 brań, z 8 brań udało nam się wyjąć jedną rybę, pozostałe nawet nie czuliśmy oporu, żeby cokolwiek było. Są też jesiotry, więc mogło tak być, że to były jesiotry. No zobaczymy, będziemy na rozdaniu nagród, zobaczymy, co się dzieje. Woda piękna, udany czas spędzony, bardzo miło, w miłej atmosferze. Zobaczymy. Jedzie. Także zacznę od pierwszego miejsca. Każda drużyna sobie może wybrać, co tam uważa. Pierwsze miejsce, waga ogólna 35 ryba, 32700. Filip Sowiński, Jakub Brzeziński. Brawo! Waga 31160, Damian Świderski, Kamil Kaczmarek. Brawo. Trzecie miejsce, waga 30 kg 200 gram. Łukasz Szczepan Pawłowski, zapraszamy. Brawo. Brawa dla Szczepana za walkę przez wszystkie dni. Za to, że się nie dał skusić. Charakter jest. I tutaj mamy jeszcze Klemensa, dla pani Basi. Brawo. Za opiekę. Na tym, co wdech za opiekę na psy. A mówili, że żłobki i przedszkola zamknięte. Zdjęcia. No chodź Basia. Zdjęcia. Na pamiątkę z Klemensem. Słuchajcie, moi drodzy. No i udało się. Razem z Mariuszem wypracowaliśmy Big Fisha. Mariusz wyciągnął po ciężkiej walce. To była druga ryba. Pierwsza jego ryba była stracona w trzcinach. Drugą udało się wyciągnąć, chociaż też weszła w trzciny i naprawdę było ciężko. Z wagą 13200 zdobyliśmy jako drużyna, a Mariusz indywidualnie nagrodę za Big Fisha. Mieliśmy, tak jak mówiłem wcześniej, 8 brań. 8 brań było.
I tak jak mówiliśmy, to były dziwne brania, bo brania były takie, że po prostu jechało i podnosiliśmy. I nie było w ogóle kontaktu ani z spinek, nie było nic. I zestawy, które były zrobione, były sprawdzane i zmieniane i były wydłużane, włosy skracane i naprawdę... A później na 3 doby, prawie 2 noce, urwały mi się w ogóle całkowicie brania. Ja nie miałem kontaktu w ogóle, nawet nie pociągnęło. Mariusz miał jeszcze jedno branie na rydzianą kulkę. No. Także udało się na zawodach maniaka, statuetka. Coś tam się wypracowało, także cieszymy się. Jest. Dziękujemy organizatorowi. To jest łowca Big Fisha. Dziękujemy ślicznie organizatorowi za to, że mogliśmy wystartować w zawodach. Mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się i zdrowo się wróci do domu. Dzięki śliczne, pozdrawiam, wszystkiego cześć. Dobrego. Hej. Hej.